Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Asierem do chwały. A dzisiaj czas na kolejny upgrade. Za poprzedni odcinek oczywiście będzie nim Bardo, jest to zawodnik typowo pod zgranie. Przyda nam się w przyszłości, o czym przekonacie się już niedługo. Oczywiście przy następnych upgrade'ach, dlaczego się tutaj znalazł akurat. Niezłe staty, może być. Więc wyszukajmy pierwszego rywala. Zobaczymy, kogo znajdziemy. O, jest już, dobrze, odchodzi. Yasser 7. Zobaczymy, kto to jest. Stroje Atletico, my weźmy te białe Kanady. Będą idealnie pasować. I zaczynajmy to spotkanie, zobaczmy jego skład. Mocny argentyński napad. Ciekawa linia pomocy, szkoda, że w większości bez grania. No i mocna obrona, będzie ciekawie. Zaczynajmy. I pierwsza akcja naszego zespołu, ładne przejęcie. Granero próbuje podać, Pereira przyjmuje piłkę. Pereira, ciekawa akcja. Indywidualna akcja Argentyńczyka, że będzie strzał, tak, ale obok bramki. I rzut rożny do naszej ekipy, wznowi grę Asier. Asier centruje w pole karne, ale wybija obrońca. Jeszcze jest Nano, zobaczmy. Nano! Poprzeczka. Metalowy pręt, musi być. I ma piłkę Pardo. Pardo próbuje strzelać, ale blokowany. Jeszcze podaje Timor. Timor ładnie zagrywa do Asiera. Asier próbuje dribblingu i udaje mu się. Asier Illarramendi! Broni bramkarz. I jeszcze będzie rzut rożny. Asier go wykona. Zagrywa ciekawie przed pole karne do Pardo. Pardo, co wymyśli? Uderza, ale znów pięknie Handanović. Ale jeszcze tutaj się przebija Vallejo. Vallejo traci piłkę. Arbeloa, próba podania. I odbiór naszego boskiego Alvaro, zobaczmy. Kapitalna akcja Hiszpana, co wymyśli dalej? Przebija się. Alvaro Arbeloa! 1-0, coś pięknego, to jest Alvaro, boski Alvaro. Po prostu jak Cristiano Ronaldo wszedł w obronę i wykończył perfekcyjnie. Naprawdę to jest chyba najbardziej niedoceniany prawoobrońca na świecie. Jak chce naszego rywala Iniesta, zagrywa do Dybali. Nadal nie jest w stanie chwilowo dogonić Dybali, nadal nie daje rady. Dybala z prawej nogi! No i bramkarz interweniował, powiedzmy w sposób dość słaby. No, szkoda, że wpuścił go na z prawej nogi Dybali, ale tak bywa. I kolejne przejęcie naszego rywala, Perisic. Ivan Perisic podaje do Pereiry. Pereira oddaje strzał, broni bramkarz. Jest jeszcze dobitka, co on robi? Nie mam pojęcia, ale Nano wybija piłkę z linii bramkowej. I koniec spotkania, rezultat 1-1, niestety pierwszy raz tracimy punkty w tej serii. Szkoda, ale przynajmniej boski Alvaro zdobył bramkę, to jest jedyny pozytyw z tego spotkania. No powiedzmy, że nasz bramkarz nie był w najlepszej dyspozycji. Dobrze, że straciliśmy tylko jedną bramkę, bo to co ten Robles wyprawiał, to naprawdę wołało czasem o pomstę do nieba. Ale na szczęście, mimo słabej postawy bramkarza, mamy remis. No jak widać, dominowaliśmy ewidentnie, no ale to jest FIFA. Tutaj możesz dodać 100 strzałów, a i tak zremisujesz. No tutaj między innymi mieliśmy takie poprzeczki, jak tutaj w tej sytuacji Nano. Metalowe pręty muszą być. No, bez tego byłoby nudno. No tutaj kapitalna akcja Alvaro Arbeloi. Wszedł w obronę jak w masło i wykończył jak Ronaldo po prostu. Coś pięknego. Albo jak Asier, no bo Asier podobnie wykańczy. To są bardzo podobne karty. Ronaldo, Asier nie czuje różnicy. A tutaj kapitalna akcja Dybali, tylko szkoda, że uderzył z prawej nogi prosto w bramkarza, a ten się rzucił w drugim kierunku. No, nie wiem dlaczego, ale tak chciał. No, może był na kacu, kto wie. I przejdźmy dalej, 4 punkty w lidze. No niestety, po tym meczu nie będzie upgrade'u, gdyż za remis nic nie tracimy, ale też nic nie zyskujemy. Pamiętajcie, za 2 porażki następuje downgrade. Oczywiście 2 porażki pod rząd następuje downgrade, no ale chwilowo nam to nie grozi, bo nie mamy jeszcze żadnej. A za remis jest po prostu nic, no, wielkie nic. Po prostu seria się przedłuża, no bo trzeba dograć więcej meczy. No i wyszukujemy drugiego rywala. O, już znaleziony, świetnie o to chodziło. No, Herb Swansea, zobaczymy, czy ma też stroje, nie. Stroje ma Bayernu i Walencji, ale zgodzi się pewnie na stroje Walencji, dobrze. I zobaczmy, jakim składem dysponuje. Mocne seria, szczerze, Pjanić tutaj widzę, Boateng. Zobaczymy, będzie ciekawie. Zaczynajmy.
Ładna akcja teraz naszego zespołu. Pardo. Pardo. Wypatrzył Williamsa, ale tracimy piłkę. Błąd obrońcy. I Williams na pustą, ale Glik wybija z linii bramkowej. Akcja Alfaro. Alfaro przebija się, ale traci piłkę. Ale ją przejmuje. Brawo dla Alfaro. Alfaro blokowany. Jeszcze ma piłkę Asier. Asier i Larabendi. I obrońca wybija na rzut rożny. Zobaczmy. Guzman przejmuje piłkę, brawo. I chyba faulowany, będzie rzut wolny, nie? Dalej biegnie Guzman. Jest już sam na sam z bramkarzem i trafia na 1-0. Brawo, o to chodziło. Piękna akcja Guzmana. Mógł symulować, ale powstał z gleby, biegł dalej i trafił bramkę. To jest dopiero walka. I zobaczmy, Palacio. Palacio uderza! Ależ uderzenie, ale tuż obok bramki. Gdyby to leciało w bramkę, byłby piękny gol. Naprawdę piękny. Mamy sporo szczęścia. I rzut rożny dla naszej ekipy. Wznowi grę Asier oczywiście, standardowo. Asier centruje na Arbeloa. Arbeloa! I obrońca wybije z linii bramkowej. Ale jeszcze nie koniec. Asier przejmuje piłkę, zobaczmy. I nasza gwiazda oddaje strzał, ale prosto w bramkarza. I kolejna zespołowa akcja Alfaro do Williamsa. Williams, co wymyśli Inaki? Zagrywa w pole karne, ale obrońca świetnie interweniuje. Jest jeszcze Nano. Nano! Nad poprzeczką. A i ciekawa akcja Williamsa. Williams podaje świetnie do Illaramendiego. Ale ten jest faulowany. Zobaczmy, musi być kartka. Musi. Minimum żółta. Zobaczmy, jaką decyzję podejmie sędzia. Czerwona kartka dla Kamila Glika, no. Trochę smutno, że Polak ją dostaje, no ale cieszmy się, bo gramy 11 na 10. Mamy teraz większe szanse na zwycięstwo. I ładne przejęcie Hernandeza, brawo, do Alfaro podaje. Alfaro do Illaramendiego, ale ten traci piłkę, Zuniga też. Brawo dla Asiera za walkę. Asier zagrywa do Arbeloi. Arbeloi 2-0. Błąd bramkarza i perfekcyjne wykończenie Alvaro Arbeloi. Boski Alvaro dzisiaj. Dwa spotkania, dwie bramki. To jest to, może to jest też prawdziwy, może wiecie, to jest taki ukryty napastnik jak Asier. Kto wie? Najbardziej niedoceniany piłkarz świata. Nie no, po prostu to jest bestia. Jakich mało. W tym Ultimate. Ale szczerze, co zrobił Lopez, to też... No. Powiedzmy, bawi się w Roblesa z poprzedniego spotkania, bo interwencja była dziwna. I kolejny rzut rożny. Illaramendi poda tym razem na krótko do Guzmana. Guzman ładnie przejmuje piłkę i wykonuje ciekawy zwód. Jeszcze jeden, zobaczmy, Guzman obok bramki. I koniec spotkania, wygrywamy 2-0, więc po tym jednym niepowodzeniu, czyli remisie, wreszcie odnosimy w tym odcinku zwycięstwo. Bohaterem oczywiście Boski Alvaro, ale nie można zapominać o Illaramendi, który zaliczył piękną asystę. Gorsza była ta interwencja bramkarza, no ale co nas obchodzi, jak bramkarz rywali broni? Byle nasz tak nie bronił jak w pierwszym spotkaniu. I wtedy będziemy spełnieni. No dominowaliśmy mniej niż w poprzednim, ale tym razem wygraliśmy. Typowa FIFA. Wtedy miałem 12 strzałów, jedną bramkę, teraz 4 i 2 bramki. Można? Można. Tutaj widzimy heroiczna walka Guzmana, przewrócił się, ale biegł dalej i pewnie wykończył, brawo. Takie coś się ceni, a nie pływaków, którzy cały czas leżą na boisku. Tutaj czerwona dla Glika. Nie wiem, czy to było na czerwono, bo jeszcze dwóch zawodników było niby. Ale wiadomo, sędziowie w FIFA to... No, specyficzny. Na część gry, no, nazwijmy to tak. No a tutaj Lopez, no, potknął się chyba o własnego obrońcę. Wyglądało to komicznie, ale Boski Alvaro zdobył na spokoju bramkę. Chyba mógłby nawet wbiec z tą piłką do bramki, ale nie chciałem ryzykować, bo wiadomo, Arbeloa jest za dobry, żeby wbiegać z piłką do siatki. On musi oddać strzał. 7 punktów, jesteśmy już bliscy utrzymania, ale oczywiście naszym celem jest awans, a nie jakieś tam utrzymanie. Zobaczmy na koniec statystyki naszej gwiazdy. I na tym zakończymy odcinek. Oczywiście upgrade w następnym materiale środkowego obrońcy. Niektórzy już się mogą domyślać, kto tutaj będzie. 12 spotkań, 17 bramek, 4 asysty. Świetne statystyki. Więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał i zapraszam na następny. Trzymajcie się.